Komenda Chówca ZHP w Bytowie w nowym składzie przystąpiła do generalnej odbudowy organizacji, a także do remontu swojej siedziby, która będzie miała wiele funkcji, od biura do pomieszczeń dydaktycznych. W obecnej fazie ZHP organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. O kilka zdań na ten temat poprosiliśmy komendanta Chówca. Nowy skład Komendy Chówca w Bytowie przedstawiamy Państwu nowego komendanta, pana Henryka Trociuka. Jaki pan ma stopień? Mój stopień to harcmistrz. Najwyższy w tej chwili w organizacji. I jakie plany nowego składu chówca? No w tej chwili nowy skład chówca to jest, jakbyśmy tak powiedział, optymalny skład. Wymieniłbym tutaj zastępcę Jola Turzyńska do spraw programowych, Beata Zabrocka, namiestnik Zuchowy, Dariusz Kruczkowski, kwatermistrz chówca i Genowefa Nasweter, drużynowa drużyny harcerskiej z Nożyna. Czyli to jest skład nowego to chówca. To jest nowy skład harcerzy? Komendy chówca. W tej chwili nasz chówiec liczy około 340 harcerzy, 110 zuchów w gromadach zuchowych i około 20 instruktorów. No do tego dodałbym jeszcze kilkunastu działaczy. Byli instruktorami, ale w tej chwili czynnie nie pracują w drużynach, po prostu wspomagają nas, nie? Na zasadzie rady przyjaciół. Czy ruszy nieczynna od kilku lat baza w Rekowie w najbliższych czasie? Tak, baza obozowa w Rekowie to jest nasze oczko w głowie, jeżeli bym tak można powiedzieć, nasz program, który musimy zrealizować do lata. Realizacja obozów na tej bazie pomoże nam w jakiś sposób finansowo wspomóc inne nasze działania programowe. Także i dokończyć remont domu harcerza. W tej chwili mamy zapotrzebowanie na tą bazę. Zgłaszają się do nas kontrahenci z Kołobrzegu, z Białogardu, z Poznania i nawet z województwa katowickiego, zadymionego Śląska. Nie? No, żeby uruchomić bazę, trzeba w nią trochę włożyć pieniążków. Przede wszystkim odremontować, wymalować, te podstawowe prace takie remontowe wykonać. Ponadto trzeba definitywnie przeprowadzić remont kapitalny pomieszczeń sanitarnych, czyli nasze tak WC, zmienić na bardziej nowoczesne, w przyszłości nawet kafelkować to, tak? Żeby ta standard był trochę wyższy, wtedy ściągniemy na pewno więcej kontrahentów. No i oczywiście ściągniecie wtedy więcej pieniędzy i na wtedy utrzymanie. Więcej pieniędzy na utrzymanie bazy, domu harcerza i na wspomożenie działalności programowej naszego związku na terenie miasta. Czy tylko wasza baza programowa będzie polegała na tym, żeby dotować harcerzy starszych, czy również rozwiniecie organizację zuchową? Nie, nam zależy przede wszystkim, bo harcerstwo to są trzy piony. To są organizacja zuchowa, te dzieci najmłodsze w szkołach. Następnie od klasy czwartej szkoła podstawowa do końca nauki w szkole to są harcerze młodsi, harcerze starsi w szkołach ponadpodstawowych. A więc, żeby harcerstwo istniało, związek, żeby istniał, potrzebny nam jest rozwój tych wszystkich pionów harcerskich. Czy w Bytowie oprócz organizacji samorządowych i administracji państwowej, która wam chociaż w małym stopniu, ale pomaga, czy istnieją ludzie dobrej woli, którzy pomagają wam? Tak, mamy takich ludzi sporo, przyjaciół naszych, którzy nas wspomagają. Między innymi tutaj na remont domu harcerza otrzymaliśmy nieodpłatnie materiały od pana Wincentego Knitera. Otrzymaliśmy także 1,5 tony węgla na opalanie domu harcerza w okresie zimowisk. Firma Polbyt, nie? Przekazała nam nieodpłatnie ten węgiel. I wielu chyba innych. Wielu innych, których trudno tutaj jest wszystkich wymienić jednorazowo, nie? No to nam tylko wypada życzyć wam sukcesu i aby baza harcerska w Bytowie rozkwitła w pełnym tego słowa znaczeniu. Dziękujemy ślicznie, liczymy na to, ponieważ potrzeba nam jest pomoc, przyjaciele nam są potrzebni i jednocześnie przy tej okazji zwracam się do instruktorów harcerskich, do tych, którzy odeszli kiedyś ze związku. Druhny, druhowie, przyjaciele, związek potrzebuje waszej pomocy, czekamy na was. Dziękuję.